zanim zmienimy temat krwiodawstwa i możliwości oddania swojego szpiku, to jeszcze Matka Polka w podróży, Katarzyna Piwecka, witam serdecznie, która też jest dawczynią szpiku. Tak, dokładnie. Od 11 lat jestem potencjalnym dawcą. Potencjalnym, bo jeszcze się nie odezwali. Dokładnie. 11 lat temu się zarejestrowałam i jeszcze nie miałam tego złotego telefonu, że tak powiem. Natomiast należę do drużyny szpiku. Serdecznie pozdrawiam szefową. Pozdrawiamy. I wszystkich też gorąco zachęcam, żeby się zarejestrowali oczywiście jako potencjalni dawcy. Oddawanie krwi boli? Absolutnie nie boli, nie ma żadnego stresu i to jest naprawdę chwila, moment właściwie, żeby oddać krew, się zarejestrować jako potencjalny dawca, a można zrobić coś dobrego, coś najwspanialszego, co można tak naprawdę zrobić dla drugiego człowieka, czyli uratować mu życie. To jest bardzo szczytny cel, a my powrócimy teraz do cyklu Matka Polka w podróży, tym razem Irlandia. Tak, dokładnie. Miesiąc temu poleciałam do Irlandii. To była już moja trzecia podróż do Irlandii i tak naprawdę ta Irlandia jest dla mnie takim bardzo, bardzo takim sentymentalnym miejscem, ponieważ właśnie w tej Irlandii dokładnie 16 lat temu zaczęła się ta cała moja przygoda z podróżowaniem. Ponieważ 16 lat temu, zaraz po zdanej maturze, po dostaniu się na studia, wzięłam po prostu plecak, wzięłam namiot, spakowałam się i wyjechałam właśnie w taką podróż po Wyspach Brytyjskich i po Irlandii. No i to była tak niesamowita przygoda dla mnie, to takie przemieszczanie się, codziennie rozbijanie namiotu w innym miejscu, w jakichś takich dzikich miejscach, typu gdzieś tam na wysokich klifach przy oceanie. Że faktycznie wtedy stwierdziłam, że już tak będę całe życie. Podróżowałaś już wtedy autostopem, czy to były jakieś wykupione? Wtedy podróżowałam autokarem i autobusem. Także właściwie cały czas nosiłam ze sobą namiot i cały bagaż. No ale wtedy już po prostu wiedziałam, że przepadłam. Rozumiem. Ja chciałbym zacząć od ludzi. Dla mnie ludzie są zawsze najważniejsi. Czym się charakteryzują Irlandczycy? No my tutaj wszyscy poznaniacy mogliśmy się w zeszłym roku przekonać, jacy wspaniali są Irlandczycy i jak nam z nimi tak naprawdę po drodze, jak się świetnie dogadujemy. No i faktycznie tam na miejscu też bardzo mili, otwarci, życzliwi ludzie jakby bez problemu nawiązują kontakt, pomagają. Co jest fajne, bo no, od tych parunastu lat powiedzmy podróżuję po świecie i w różnych krajach są różni ludzie i też różnie podchodzą do jakichś takich, do jakiegoś takiego podróżowania, gdzie trzeba przewieźć turystę czy podróżnika z miejsca na miejsce. Dużo osób próbuje jakby wykorzystać tę sytuację, żeby zarobić i tak dalej. Natomiast tu w Irlandii oni tak chętnie pomagali, właściwie w zamian za nic. I przy okazji też można było tak fajnie sobie porozmawiać o wszystkim. No i też oni bardzo, bardzo jakby dobrze podchodzą do Polaków. Jakby to czujemy, że się dobrze dogadujemy. Bluesa. To tak, już chyba tak. Nie tak dobrze jak z Anglikami, którzy chyba mają już trochę nas dosyć. No dokładnie. No zawsze się mówiło, że Polacy i Irlandczycy jakoś tak naprawdę potrafią się dogadać i faktycznie było to widać tutaj, jak Irlandczycy przyjechali do nas na mecz i to samo jest na miejscu. W międzyczasie naszej rozmowy widzowie widzą co jakiś czas zdjęcia, twoje zdjęcia, które wykonałaś podczas ostatniej podróży do Irlandii. Ja zobaczyłem tam piękne krajobrazy. Morze, no, klify. Tak. Piękna sprawa. No Irlandia jest przepiękną wyspą. Nam tutaj wszystkim Polakom tak naprawdę Irlandia kojarzy się z tą rzeszą Polaków, którzy tam wyjechali do pracy. Także jakby tak z pracą bardziej się kojarzy ten kraj. A faktycznie kraj. Spotykałaś tam Polaków? To znaczy ja tam w ogóle jechałam do przyjaciół z liceum, którzy mnie gościli dwukrotnie przez parę dni. Także to byli właściwie jedynie Polacy, których ja tam spotkałam. Natomiast no, wiele moich znajomych faktycznie tam wyjechało do pracy. Ale no, mi ta wyspa przede wszystkim kojarzy się z tymi pięknymi krajobrazami, z tą zielenią w każdym możliwym odcieniu, z klifami, no i z tym szalejącym wokoło wyspy oceanem, bo on tam no ostro szaleje, ponieważ tam no to jest wyspa na Oceanie Atlantyckim, także jest bardzo, bardzo silny wiatr. No i właściwie cały czas też pada. Trzeba się przyzwyczaić do tego deszczu. Taka angielska pogoda faktycznie? Tak, tak, tak. To znaczy różnie, bo 95% czasu tam właściwie pada. Natomiast faktycznie parę lat temu udało mi się raz trafić, kiedy przyleciałam na parę dni. I było słońce i udało się faktycznie.
W Twoich opowiadaniach z tej podróży znalazłem informację o tym, że jest tam dużo deszczu i faktycznie na ten deszcz mają sporo określeń Irlandczycy. Tak jak Eskimosi tak, na śnieg mają o wiele więcej niż my. Tak. Tak, to znaczy oni zauważają ileś tam rodzajów deszczu. Ja się śmiałam, bo ja powiedzmy przez ten mój krótki pobyt naliczyłam 3 rodzaje deszczu, czyli i taką ulewę, w której no, ciężko właściwie chodzić i zwiedzać cokolwiek, a trzeba, no bo przyleciałam, więc ja właściwie w każdych warunkach pogodowych nie odpuszczam, dokładnie, nawet robię zdjęcia w każdych warunkach pogodowych. Także i ta ulewa, i jakiś drobny, przyjemny deszczyk, no ale najbardziej ciekawy to był ten deszcz, kiedy właściwie nie było go widać, a ubrania całe mokre. Po chwili człowiek widział, że jakby ma mokre ubrania, czyli gdzieś tam pada sobie jakiś taka mrzawka. Bardzo pięknie w ogóle można przeczytać o Twojej wyprawie, bo piszesz zawsze o każdej swojej wyprawie. Zastanawiam się także nad tym, jakie może przesądy mają Irlandczycy, bądź też wierzenia, bo trochę tego też poznałaś. Masz pierścień. Tak, no parę lat temu bardzo urzekła mnie, właściwie już podczas mojej pierwszej wyprawy, urzekła mnie historia tego tradycyjnego pierścienia irlandzkiego, który się nazywa Cladach Ring. To jest pierścień miłości, wierności i przyjaźni. No i ta historia te kilkanaście lat temu do tego stopnia mnie urzekła, że parę lat temu specjalnie po ten pierścień poleciałam do Irlandii, mimo że można go kupić wszędzie w internecie, w sklepach internetowych, to ja stwierdziłam, to że samo. Dokładnie, że to nie jest to samo, że taki pierścień trzeba kupić tam na miejscu. To jest pierścień, który widać też na moich zdjęciach, serce, które jest trzymane przez serce w koronie, które jest trzymane przez dwie ręce. I ten pierścień jest przekazywany w Irlandii z pokolenia na pokolenie. Może służyć jako obrączka do ślubu, jako pierścionek zaręczynowy, albo podarowuje się go bliskiej osobie. I teraz nosi się go na dwa sposoby. Jeżeli ktoś jest zajęty, to serce, jakby czubek serca jest skierowany do... się nosi go tak, w ten sposób, skierowany do siebie. Natomiast jeżeli ktoś jest wolny, to go nosi w drugą stronę, czyli czubek serca jest skierowany jakby do świata, czyli tak jak byśmy chcieli komuś serce podarować. I tak się go w ten sposób nosi. No, są ludzie na przykład, którzy w zależności od tego, czy się pokłócą ze swoją drugą połową, zmieniają sobie. Pokazują swoje niezadowolenie tak. tym. Tak. Niemniej jednak... Mówiłeś, że się przekazuje go z pokolenia na pokolenie. Przekażesz pokoleniu? Tak, oczywiście. Ja zamierzam go przekazać oczywiście mojej córce. No ale to jeszcze trochę. Córka ma dopiero 7 lat, także... Jeszcze trochę poczeka. Jeszcze trochę czasu. Ale bardzo ciekawa historia. Zróbmy sobie małą przerwę a propos tych irlandzkich podróży. Teraz przed Państwem krótki teledysk, a za chwilę powrócimy z dalszą częścią naszej wyprawy po Irlandii z Katarzyną Piwecką.